Witam Was serdecznie w 8. dniu naszego wyzwania. Bardzo się cieszę, bo to już 8. raz, kiedy spotykamy się wspólnie na treningu. Przygotowałam dzisiaj dla Was zestaw spalający. Na pewno Wam się spodoba. Zaczynamy sobie od krótkiej rozgrzewki, bo w części głównej na pewno nasze ciało dzisiaj zapłonie. Zapraszam. Zaczynamy od marszu. Pracujemy sobie na śródstopiu, brzuch spięty, plecy proste, klatka piersiowa otwarta. Ściągamy łopatki. Musimy dzisiaj dobrze dobrać wszystkie stawy, ponieważ w trakcie treningu każdy mięsień dzisiaj będzie pracował. Obustronne krążenie ramion w przód, ramiona blisko uszu. I to samo tył. Rozgrzewamy barki. Cały czas maszeruj. Połóż dłonie na barki, opuść do ziemi, na barki i opuść do ziemi. Cały czas pracujemy sobie w tym zestawie. Łokcie wysoko, barki, ziemia, barki, ziemia. Hop. Jeszcze 4, 3, 2 i wystarczy. I takie wycieraczki do prawej, do lewej. Prostujemy raz jedną rękę, raz drugą. Wysoko łokcie. 4, 3, 2 i wyciągnij góra. Prawa, lewa. Wyciągamy bok. Ręce, góra. Hop. 4, 3, 2 i wystarczy. Otwórz dłonie po skosie. Raz jedna strona, raz druga. Hop. Wydech i dech. Hop. 8, 7. Mocno tył. 6, 5, 4, jeszcze 3, tylko 2, ostatni i przodem. Otwórz klatkę, zamknij. Hop. Wysoko łokcie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i luz. Ręce góra wyciągnij. Staj sobie nieco szerzej, ściągnij łopatki, lekko zginamy kolana, wyjdź do góry. Dół, góra, dół. Wdech, wydech, hop. Spinaj pośladek, góra. Jeszcze moment. 4, 3, 2, ostatni, luz. Krążenie tułowia. W jedną stronę, obszerne. I w drugą stronę, hop, wysoko, wyciągnij, ręce, góra, jeszcze 4, 3, 2, ostatni i luz, unosimy, wysoko nogę w kolanie, hop, wysoko, cały czas pracuj, hop, góra, góra, prawa ręka, lewa noga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dodaj skos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zatrzymaj. Skręcamy się w jedną stronę. Noga zostaje nam z tyłu, dłonie przed nami. Dotykamy kolanem do dłoni. Tempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zatrzymaj. Noga z przodu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i luz. Luźno. Step out. Na palce jedna strona, druga. 4, 3, 2. Druga strona. Hop. Zatrzymaj. I jedziemy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Góra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I luz. Super. Krążenia bioder. Obszernie w jedną stronę. Duży rozkrok. I druga strona. Obszernie biodra tył i przód. 4, 3, 2 i wystarczy. Pochyl się do przodu. Wyciągnij, rozciągnij pośladek i wyjdź do góry.
Ręce przed sobą. 4, hop. 3, jeszcze. 2, ostatni. Plus. Dłonie przenieś na ziemię, otwórz do lewej strony, do prawej. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni i wyjdź do góry. Super. Nogi na szerokość bioder. Wypad na jedną stronę, łączysz, cały czas idziemy jedna strona. Wypad, wróć. Hop. Super. 4, 3, jeszcze chwila, jeszcze 2, ostatni i luz. Świetnie, zmieniamy stronę. Dół, kolano nad piętą, pośladek do tyłu. Tylko 4 nam zostały, tylko 3, jeszcze 2, ostatni i luz. Super. Pracujemy sobie teraz na palcach, unosimy pięty do góry, ręce nam mocno już zaczynają pracować. Dobrze, mamy stawy skokowe. Przyspiesz. 4, 3, 2 i dodaj nadgarstki. Mocno w jedną stronę i w drugą. Cały czas. Hop. 4, 3, 2 i wystarczy. Nogi pracują. Szeroko do środka. Szeroko do środka. Hop. Środek. Jeszcze. 4, 3. Gotowi na tempo? Jedziemy, go! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i luz. Zmieniamy druga strona. Wolno. Hop. Odrywaj piętę, pracuj rękami. Hop. 4, 3, wiem, już czekasz na tempo. Ostatni i go! 8, 7, dawaj, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i luz. Słuchajcie, na finisz robimy sobie jeszcze przeskoki. Prawa ręka, lewa noga. Wyciągnij lewą nogę do przodu i prawą rękę do góry. Zmień, hop, przeskok, przeskok. Wysoka ręka, hop, hop, hop. Jeszcze 4, 3, 2, ostatni i luz. Brawo! Wdech. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę cieplej. Zaczynamy nasz trening. Łyk wody i startujemy. W trakcie dzisiejszego treningu chciałabym zaproponować Wam takie konkretne turbo spalanie. Przedstawię Wam teraz 8 ćwiczeń, które będziemy wykonywać w 3 seriach. Ale pomiędzy każdym ćwiczeniem będzie ostra jazda. To może najpierw zacznę od tej właśnie aktywnej przerwy. Naszą pierwszą aktywną przerwą, czyli 10 sekund, to będą mega szybkie nogi, tak jakbyśmy chcieli się przebić naprawdę gdzieś do sąsiada na dół. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenia, zaczynamy sobie od prostych rzeczy. Jako pierwsze będzie pajacyk. Skok do przodu, wracasz, ręce góra, hop. Skok, powrót, ręce góra. Przód, tył, ręce góra. Później mamy twist, twist, twist. Przysiad, hop, twist, twist, przysiad. Kolejnie, łyżwiarz, noga za krokiem, schodzę nisko, dłoń do ziemi, hop. Wahadełko, prawa noga, lewa, do boku, brzuch mocno trzyma i tylko pracuję sobie na zewnątrz. Kolejnie, ręce na kark, spięcia krzyżowe, łokieć do kolana, spinamy mocno brzuch. Przysiad niski, dwa kroki do boku, wspięcie na palcach, wracasz, dwa kroki bok i wspięcie na palcach, skipce. I ostatnie ćwiczenie, niski przysiad, wyskok góra, niski, hop i wyskok. Słuchajcie, to jest 8 ćwiczeń, w miarę spokojnych. Staramy się je wykonać od początku do końca w konkretnym tempie, które sobie narzucicie od samego początku. Nie przestajemy. Jeżeli macie trudność z wykonaniem któregoś ćwiczenia, to przejdźcie do marszu i w ten sposób dokończcie czas do przerwy. 30 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku, 8 ćwiczeń. Lecimy. Zaczynamy od pajacyków.
przygotujcie się. Za 10 sekund start. Pajace, a potem szybkie nogi. 4, 3, 2, 1, go. Hop, przód, góra, przód, hop, wydech, wdech, wydech. Ręce pracują. Przód, bok, hop, cały czas. Już jest nieźle. Połowa za nami. Przód, góra, hop, wydech, wdech, wydech. Brzuch napięty, kolana lekko zgięte. Gotowi? Dawaj, szybkie nogi. Pierwsze 10 sekund, za chwilę twist z przysiadem. Mocno, 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 mocno. 4, 3, 2, 1, go. Hop, twist. Tak, już, góra, twist. Hop, dół, góra, hop, hop. Dół, góra. Wdech, wydech, mocno skręć biodra, hop. Wydech. Jeszcze moment. I nogi. Mocno. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Szybkie nogi. Cały czas pracuj na śródstopiu. Przed nami łyżwiarz. Go. Dół. Góra. Rób w swoim tempie. Nie spiesz się. To ćwiczenie wykonaj dokładnie, od początku do końca. Oddychaj, wdech, wydech. Pamiętaj, cały sukces to jest dzisiaj ta aktywna przerwa. Te 10 sekund. I go! Dajesz nogi. Przed nami wahadełko. Mocno, mocno nogi. Oddychaj głęboko. I los, hop. Jeszcze, jeszcze. Potem mamy brzuch. Spięcia krzyżowe. Cały czas lecimy. Oba. Za nami. Kontroluj nogi. Ręce pracują z tobą. I za mną kilka nogi. Praca! Mocno! Dawaj, dawaj. Cały czas. Podłoga płonie. Mocno tuptasz. Spięcia krzyżowe. Go! Hop! Prawe łokieć, lewe kolano. Dawaj. Wydech. Wdech. Ściągnij. Mocno. Skręć. Hop! Wydech. Brawo, brawo. Tylko 3 ćwiczenia nam zostały do końca. Jeszcze 5 sekund. I wasze ulubione nogi. I go! Dajesz mocno! Ciśnij te nogi. Zaraz mamy 2 kroki do boku i wspięcie na palca. Go! Hop! Raz, dwa. Wspięcie, dół. Niski przysiad. Hop! Wspięcie, dół. Raz, dwa. Hop! Palce. Super. Cały czas. Trzymaj ten przysiad nisko. Brawo. Wdech. Hop. Wydech. Dół. Góra. Końcówka. Brawo, brawo. I lecisz nogi mocno. Dawaj, dawaj, dawaj. Przed nami skipce, czyli pięta do pośladka. Cały czas tutaj. Go. Hop. Skipce. Pięta dotyka pośladka. Przeciwna ręka do nogi. I lecimy. Hop. Końcóweczka. 10 sekund. Wytrzymaj tempo. I dajesz nogi. Go! Został nam przysiad i wyskok do góry. Możesz to ćwiczenie zamienić w spięcie na palce. Go! Dół. Krótko wyskocz. Dół. Jeżeli masz problem, tylko wykonaj spięcie na palca. Hop.
Jeszcze tylko chwilka. 3, 2, 1 i mocno nogi, ostatnie 10 sekund. Dawaj, dawaj. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Za nami pierwsza runda. O to mi właśnie chodziło, że będzie wam cieplej. Napijcie się 40 sekund. Przerwy i lecimy z drugą rundą. Startujemy z drugą rundą. Wyrzucamy sobie te szybkie nogi. Zamiast tego zapraszam was do boksera. Odrywamy sobie stopy od maty i mocno cały czas boksujemy rękami. To jest nasze 10 sekund aktywnej przerwy, natomiast ćwiczenia już doskonale znacie. Zaczynamy od pajacyków. Przygotujcie się. 30 sekund pajaca, skok do przodu i góra. Jeszcze tylko moment. 3, 2, 1, go! Hop! Wydech, góra, wdech. Hop! Cały czas przód, bok. Skocz. Jeszcze połowa, a później nasz pierwszy bokser. Wydech. Przód, tył, góra. Hop. Końcówka. Lecisz. Pamiętaj, daj z siebie wszystko w tych przerwach. 10 sekund na maksa. Za chwilkę twist i przysiad. Go. Dół, skręć, skręć. Dół, góra. Skręć mocno. Dół, góra. Hop, hop. Skręć. Lecimy, lecimy cały czas. Końcóweczka. Dół, góra. Mocno skręć. I leci, dawaj, bokser. Przed nami łyżwiarz. Pracuj cały czas. Mocno ręce. I łyżwiarz, hop. Nisko za krok. Połóż dłoń na ziemi. Po wewnętrznej stronie kostki, do góra, hop. Cały czas spróbuj przeskoczyć, hop. Jeszcze. Końcówka i go. Przed nami spięcia krzyżowe. Mocno prostuj rękę. Wyprowadzaj ciosy. 3, 2, 1, hop. Skrzyżuj. Hop. Mocno poskoczy się łokieć do kolana. Trzymaj tempo. Wydech, dech, wydech, hop. Cały czas wysoko. Skręć, skręć. I boksujemy. Czas na wahadełko. Mocno prostuj. Cały czas nogi. Mocno, mocno przyspiesz. I wahadło. Go. Prawa, lewa. Pięknie. Trzy do końca. Cały czas przeskakujemy z nogi na nogę. Jeszcze połowa. Praca, prawa, lewa. Hop. 4, 3, 2, 1. Boksuj. Mocno, 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 mocno. I dwa kroki. Hop. Dół. Raz, dwa. Spięcie. Dół. Raz, dwa. Spięcie. Zejdź. Nisko pośladek, góra, dół, raz, hop, wdech, dół, góra, go, góra, hop, cały czas nisko, wydech, zepnij pośladek. Końcówka i dajesz boks.
Przed nami skip C, czyli pięta do pośladka. Boksuj. Go! Prawa, lewa. Luźno. Staramy się dotknąć piętą pośladka. I zostało nam ostatnie ćwiczenie. Tylko 4, 3, 2 i dajesz mocny bokser, mocno cały czas. Przysiad, wyskok do góry albo wspięcie na palcach. Hop, dół, wyskocz, wyskocz, wyskocz. Zepnij pośladki. Jeszcze, jeszcze mocno wybijamy się z paluchu, góra. Pamiętaj, że zawsze możesz wykonać wspięcie na palcach. Zaraz ostatnie turbo w tej rundzie. Praca mocno! Dawaj 10 sekund, zaraz przerwa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mamy to! Druga runda za nami. Jest pięknie, prawda? W trzeciej będzie jeszcze lepiej. Łyk wody i startujemy. W trzeciej rundzie naszą przerwą aktywną będzie podpór przodem. Zobacz, pokażę Ci dwie wersje. Pierwsza, prawidłowa. Odskok, podskok, wstajesz. Druga też jest prawidłowa, ale jest to alternatywa, która nam trochę ułatwi. Odchodzisz do tyłu, trzymasz mocno brzuch, podchodzisz i wstajesz. To jest 10 sekund. No właśnie, staraj się zrobić wersję, która będzie dla Ciebie łatwiejsza i tą, którą po prostu dasz radę wykonać. Zaczynamy sobie standardowo. Pajacyk, 8 ćwiczeń przed nami. To jest już ostatnia runda z tej serii i z tymi ćwiczeniami. Także tutaj jedziesz na 200%. Startujemy. Zaczynamy od pajacyka. Pajac przód, tył, ręce. Też pracują. 3, 2, 1. Go! Przód. Ćwiczenia już doskonale znasz. Także jak zwykle trzecia runda wejdzie najlepiej. Hop. Przód. Góra. Wydech. Tempo pamiętaj. Sam sobie ustalnie musisz robić w tym tempie, w którym ja wykonuję ćwiczenia. Gotowi? Lecimy, go! Podpór, stań, podpór, góra, trzymaj tempo! I twist, go! Hop, hop, dół, góra, twist, twist, dół, zepnij, hop, hop, dół, góra. Super! Dół, zepnij, hop. Jeszcze moment. Za chwilę padli powstali. Do podporu. Go! Góra. Przed nami łyżwiarz. Go! Łyżwiarz. Przeskocz. Przeskocz. Hop. Dół, góra. Wydech i wdech. Góra. Jeszcze moment. 4, 3, 2 i padnij. Hop, go. Przed nami wahadło. Trzymaj brzuch. Los. Wahadełko. Stawiaj. Pracuj. Ręce mocno. Jeszcze, jeszcze. Lecimy, lecimy. Połowa. Końcóweczka. 3,
2, 1, go! Góra! Zgięcia krzyżowe. Hop. Łokieć, kolano. Wysoko unieś kolano. Skręć dół. Jeszcze. Góra. Góra. Cały czas. 10 sekund do końca. Wytrzymaj. Pracuj, pracuj. 3, 2, 1, go! Podpór. I stań. Podpór. Góra. I dwa kroki do boku. Idziemy. Przysiad. Spięcie palce. Tu. Przysiad. Spięcie. Nisko pośladki. Zaangażuj pośladek i łydkę. Wyprostuj. Dół. Dwa do boku. I zostały nam dwa ćwiczenia. Góra. Hop. Wydech. Dół. Wydech. I lecimy podpór. Góra. Skipce. Pięta pośladek. Przed nami będą tylko wyskoki albo spięcia. Przedostatnia runda. I go, go! Wyjdź do góry. Dół, góra. I los, super. Przysiad, wyskocz. Miękkie lądowanie. Nisko do przysiadu. Hop. Wydech, góra. Super. Hop. Stabilnie. Kolana. Utrzymaj tempo. Za chwilę ostatnie turbo rush. Hop. I leci. Go. 10 sekund. Mamy to! Pięknie, cała nasza seria w górze zakończona sukcesem. Na pewno czujesz już tą satysfakcję, ale powiem Ci, że to dopiero namiastka tego, co Cię jeszcze czeka. Napij się wody. I lecimy na matę. Zapraszam Was serdecznie na nasz bonus na brzuch. Przed nami 3 rundy, każda po 8 ćwiczeń, ale tak jak w pierwszej serii będą to ćwiczenia, które będziemy powtarzać właśnie w każdej rundzie. Pokażę Wam teraz na spokojnie te 8 ćwiczeń, żebyście doskonale wiedzieli, co macie robić w trakcie treningu. Zaczynamy sobie z podporu przodem. Pamiętajcie, nadgarstki pod barkami. Wychodzimy mocno do tyłu. Tak jakbyśmy chcieli usiąść pośladkami na naszych piętach. To jest nasze pierwsze ćwiczenie. W drugim zostajemy w podporze przodem. Otwierasz rękę do góry, popatrz na dłoń, idziesz do dołu. Hop. Jeżeli sprawia Ci to trudność, zostań w klęku i również w klęku zrotuj klatkę piersiową. Kolejny, zostajemy w klęku, prostujemy. Prostujemy prawą nogę i lewą rękę. Na zmianę, czyli bardzo proste ćwiczenie. I przed nami trzy deski. Pierwsza deska boczna. Na łokciu, łokieć pod barkiem, wysoko biodra do góry. Jeżeli ta pozycja sprawia Ci trudność, przenieś górną nogę do przodu i już jest troszeczkę łatwiej. A jeżeli nadal czujesz, że jest zbyt ciężko, połóż kolano na ziemi i wyciągnij mocno biodro do góry. Jest to wariant, który na pewno Ci ułatwi. Kolejnie mamy drugą stronę deski. I już prawie końcówka, deska przodem, czyli jesteśmy na łokciach. Przedostatnie ćwiczenie. Lecimy sobie w ciąganiu. 4 kroki do przodu i 4 do tyłu. I jako ostatni podskok
skok. Na zewnątrz, do środka. Na zewnątrz, do środka. Hop. Możemy tu jeszcze sobie przód dodać. Przód, tył, bok. Przód, tył, bok. I cały czas przez 30 sekund pracujemy sobie w taki sposób. Natomiast naszą przerwą aktywną, pierwszą, będą pajacyki do gamy. Możemy je wykonać w desce, czyli dalej jesteśmy na łokciach, podpór przodem. Mocno otwieramy nogi na zewnątrz i łączymy do środka. Jeżeli sprawi Ci to trudność, maszeruj. Hop, na zewnątrz i do środka. Utrzymaj biodra. Nie możesz pozwolić na to, żeby biodra poleciały Ci do dołu. Cały czas trzymamy maksymalne napięcie w brzuchu. Ja Ci życzę powodzenia, sobie też. Startujemy. Pierwsza runda przed nami. 30 sekund pracy, 8 ćwiczeń. Zaczynamy od siadu na piętach. Podpór przodem. Przygotuj się. I go! Mocno tył, wracasz. Tył, przód. Trzymaj brzuch napięty. Tył i przód. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Za chwilkę będzie pajacyk. I leci do deski. I go, pajac. Hop. 10 sekund. Trzymaj brzuch. Będziemy otwierać dłonie do góry. Podpór przodem. Go. Brawa. I lewa. Prawa i lewa. Popatrz na dłoń. Dokręć stopy. Cały czas trzymaj brzuch w napięciu. Hop. Wydech. Super. 4, 3, 2 i pajacyk. Za moment kręg podparty. Prostujemy prawą nogę i lewą rękę. Hop. Proste ćwiczenie. Brzuch napięty. Wyciągnij. Trzymaj równowagę. Góra. Góra. Wydech. Wdech. Wdech, góra. Trzymaj. Jeszcze chwilka. I go, pajacek! I pierwsza deska przed nami. Hop! Wyciągnij biodro do góry. Cała seria desek. Na jednej ręce, na drugiej i przodem. Głowa przedłużeniem tułowia, nie pozwalamy, aby nam wisiała. Wytrzymaj tu się, skup na biodrze, żeby maksymalnie wyciągnąć go do góry. 4, 3, 2 i go! Pajacyki! Hop! I druga strona deski. Szybka zmiana. I góra. Trzymaj. Wyciągnij rękę do góry. Biodro, max, góra. Wytrzymaj, wytrzymaj. Dawaj, dawaj, dawaj. I go, pajac, hop! Trzymaj brzuch. Za chwilkę deska przodem. I zatrzymaj, zostań w pozycji. Napnij mocno brzuch. Stara się utrzymać pozycję. Przed nami podskoki. I go!
Do przodu. Hop. I do tyłu. Jeżeli jest tobie ciężko wykonać to ćwiczenie, zostań w desce. Trzymaj mocno brzuch napięty. I pajac! Hop! Zostały nam podskoki. I go! Skaczemy! Przód, bok, przód, bok. Możesz przechodzić, jeżeli nie dajesz rady, tempo utrzymać. Przed nami ostatnie turbo. I dawaj, deska. I go. 10 sekund. I los. Pięknie. Pierwsza rundka na brzuch za nami. Standardowo 30-40 sekund. Odpoczynku, pijemy wodę i ruszamy dalej. Ruszamy z drugą rundą brzuchów. Teraz naszą aktywną przerwą będzie bieg górski, czyli będziemy przyciągać kolano do klatki piersiowej. Możecie również wykonać to ćwiczenie w marszu, a jeżeli się czujecie, to wykonajcie w biegu. Zaczynamy od podporu przodem i siadamy na piętach. Przygotuj się. 30 sekund pracy przed nami. Napnij mocno brzuch. Jeszcze tylko 3, 2, 1. Go! Dół, góra, dół. Wyjdź mocno. Napięty do podporu przodem. Dół. Dół. Hop. Dziesięć sekund przed nami. I lecimy, hop, dawaj, dawaj, bieg górski, przyciągnij kolano do klatki i za chwilkę otwieramy do boku rękę. I go, hop, otwórz jedna strona i druga. Wydech do góry, hop, wydech i wdech, wydech, wydech. Góra. Jeszcze chwilka. I los. Dawaj. Ciśniemy. Hop. Przed nami kręg otwarty. Prostujemy rękę do nogi. Przeciwne. Go. Hop. Wyprost. Prawa, lewa. Wydech. Góra. Wyciągnij. Głowa przedłużeniem tułowia. Patrzymy w matę. Wydech, góra. Końcóweczka. I dawaj, bieg górski, go! Hop! Przed nami deski. Pierwsza. Z desek wyjdź do góry. Utrzymaj. Deska jedna strona, druga i deska przodem. Końcówka. Wyciągnij biodro do góry. I go! Mocno, mocno, mocno. Przyciągaj kolano do przodu. I los, dawaj, druga strona. I góra. Trzy ćwiczenia do końca. Mocno wyciągnij biodro.
jeszcze tylko 10 sekund. Trzymaj mocno nogi. 3, 2, 1 i go! Dawaj, dawaj. Mocno przyciągnij kolano. Hop. I go, deska przodem. Trzymaj. Barki nad łokciami. Dopnij mocno brzuch. I go! Biegniemy. Za chwilkę czołganie w desce. I go! Przód! Hop! Lecimy. 4 krótkie do przodu i 4 do tyłu. Cały czas mocno trzymamy brzuch. I go! Góra! I zostało nam tylko podskoki. Prawa, lewa i środek. Pracujemy! Hop! Zawsze możesz maszerować, jeżeli nie dajesz rady. Końcówka! Tylko 10 sekund. I los! Druga na 3 zakończona. Pijemy wodę. Ostatniej rundzie zamieniamy nasze biegi górskie. Przód na skosy, czyli będziemy pracować tutaj. Kolano idzie naprawdę płasko, płasko nad ziemią. Mocno wykonujesz skos. Wiem, czujesz już ręce. Jeżeli odczuwasz zbyt mocno, zrób sobie dłuższą przerwę pomiędzy seriami. Rozluźnij nadgarstki, rozluźnij barki, jeżeli tego potrzebujesz. A jeżeli już jesteś gotowa, bądź gotowy, zapraszam Cię na starcie ostateczne. Lecimy. Pod przodem, siad na piętach. Daj się mi wszystko. Ostatnia runda w dole. Potem tylko stretching. Go! Siadasz na piętach, do przodu. Trzymaj mocno brzuch. I go! Skos! Hop! Prawa, lewa. Nisko, płasko, płasko. Cały czas. I pięknie otwieramy rękę do boku. Góra. Literka T. Wyjdź góra. I startujemy skos. Hop. Płasko. Kręg podparty. Prostuj prawą rękę, lewą nogę. Wydech. Utrzymaj tempo. Hop. Wydech, góra.
Natknij mocno pośladek. Wyciągnij rękę. Końcówka. I lecisz w dół. Mocny skos. Za chwilkę nasze deski. I deseczka. Pierwszy bok. Wyjdź do góry. Utrzymaj. Wyciągnij biodro do góry. Cały czas wypychamy. Biodro, już masz końcóweczkę. Jeszcze tylko 5 sekund. I praca. Mocny skos. Serdecznie Cię teraz zapraszam. Stań sobie troszkę szerzej niż na szerokość bioder. Wykonaj wdech. Wydech. Jeszcze wdech. Ostatni wdech. Zatrzymaj. Rozciągnij. Mocno otwórz klatkę. Ściągnij łopatki. Rozpychamy ściany. Prawą, lewą. Mocno. I teraz tak jakbyśmy chcieli coś przesunąć z jednej strony. Wyciągnij rękę. Rozciągnij bok i wróć do centrum, wdech i z wydechem lecimy w drugą stronę. Rozciągnij, przytrzymaj jeszcze chwilkę. Super, chwyć, ręce spleć na karku, wdech, z wydechem przyciągnij brodę do mostka. Rozciągnij kark,
szyję delikatnie, niezbyt mocno. Wyprostuj, połóż przeciwną rękę na uchu, opuść wolno rękę przeciwną na dół, a ucho dociskamy leciutko do barku. Patrzymy na opadającą dłoń, rozciągamy mięśnie szyi. Super, rozluźnij, wdech. Druga, przyciągnij do ucha, do barku ucho i opuść dłoń, popatrz na nią. Wtedy mocniej poczujesz rozciągnięcie mięśnia mostkowo-słupkowo-obojczykowego. Jeszcze wyciągnij i luz. Ok, rozluźnij, pochyl się do przodu, pośladki mocno wyciągnij tył. Ręce do boku i chwilę trwaj w tej pozycji. I teraz połóż lewą rękę na prawej stopie, popatrz na dłoń, skręć klatkę piersiową i wróć. I lecimy druga strona, z wydechem do góry i wróć. Powolutku, kręg po kręgu, wyjdź do góry, przejdź do podporu przodem. Już masz dość na pewno tego ćwiczenia. Oprzyj grzbiety stóp na ziemi, puść biodra luźno. Ściągnij łopatki, wyciągnij głowę do góry, głowę do sufitu, biodra nisko. Przyklęknij, połóż stopy na ziemi, unieś pośladki do góry i krążymy w jedną stronę. Wysoko, biodra hop. I druga strona, góra. Zatrzymaj, przejdź do psa z głową w dół. Zginaj kolano raz jedno, raz drugie. Zatrzymaj mocno, odepchnij się od maty. Staraj się położyć jak najniżej pięty na ziemi. I luz. Przejdź do klęku. Usiądź na piętach, wyciągnij ręce do przodu. I powolutku kręg po kręgu do góry. Kolana szeroko, połóż dłonie pomiędzy kolanami, przenieś dłonie do przodu, rozciągnij maksymalnie biceps, przedramię, plecy proste. Wyciągnij ręce do przodu. Super. Połóż ręce w ten sposób, skieruj do siebie palcami. Przenieś delikatnie ciężar ciała na palce, na nadgarstki. Ok. Usiądź wygodnie. Przyciągnij jedno kolano do klatki piersiowej, plecy proste. Załóż stopę za udo, wyciągnij rękę, hop, i przeciwną do góry, załóż za kolano. Rozciągamy pośladek, skręcam klatkę. Wystarczy. I to samo druga strona. Przyciągnij, załóż za ręka, za siebie. Druga do góry wyciągnięta, załóż za kolano i skręć. Wystarczy, wyprostuj nogi w kolanach, wykonaj głęboki wdech i z wydechem połóż klatkę piersiową powolutku na udach. Hop, dociągnij mocno. I powoli kręg po kręgu wyjdź do góry. Wykonaj przysiad i z przysiadu wychodzimy. Wolno do góry, kręg po kręgu, rozluźnij. Wdech, jeszcze jeden wdech i ostatni wdech.
serdecznie dziękuję Ci za 8. dzień naszego wyzwania, za to, że jesteś ze mną już 8. trening pod rząd, że dajesz z siebie wszystko, że ciśniesz, że chcesz efektów, chcesz zadbać przede wszystkim o lepsze samopoczucie, ale również o lepszy wygląd. Ja Ci jeszcze raz z całego serca bardzo dziękuję i zapraszam Cię na spotkanie ze mną jutro. Cześć!